Szczecznie na pierwszym powiatowym turnieju czytelniczym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ten by miał jak najszerszy zasięg i ku naszej wielkiej radości zgłosiły się zespoły nie tylko z Pionek, ale z Jedni, z Jedni Lednisko, z Suskowoli. Witamy Was serdecznie. Turniejem objęło Starostwo Powiatowe w Radomiu, gmina i miasto Pionki i to oni fundowali bardzo atrakcyjne nagrody. Jeszcze raz bardzo gorąco witam młodych uczestników turnieju wraz z opiekunami i grupy kibicujące. Co ważne, pragnę powiedzieć, że turniej uatrakcyjnią swoimi występami Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach, Ośrodka Miejscowych w Pionkach pod kierunkiem pani Ernester Czeskiej i zespół Morowe Dziewczyny z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach. Jeszcze tak na koniec chcę bardzo gorąco podziękować pracownicy biblioteki pani Agacie Chmielewskiej, bo to ona organizację tego turnieju, we wszystkie szczegóły, poświęciła dużo prywatnego czasu. Ale dziękuję również pozostałym pracownikom biblioteki i MOP-u, i warsztatów terapii zajęciowej. Zatem przechodzimy do prezentacji grup konkursowych. Publiczny Zespół Szkół Suskowoli Ciecierzyce. Gdzie jesteście? Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach. To są przecinki. No zaraz. Czy to jest grupa wsparcia, czy tam? Gdzie dwie grupy podniosły? Gdzie jest grupa wsparcia przecinków? Że tak powiem. O, czyli tu. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach, przecinki. Kolejna grupa. Publiczny Zespół Szkół Suskowoli. Rzekotki. Tam Rzekotki. A gdzie grupa wsparcia? No pokażcie się. Dobrze, więc Rzekotki mam nadzieję przez EZ, tak? Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 jeszcze raz w Pionkach czerwoni. No teraz już wiem, że czerwony i czerwony. Świetnie. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedli Papieżaki. Gdzie są Papieżaki? A gdzie wasza grupa wsparcia? Nie ma. Nie ma. O matko, to my wam pomożemy. Dziękujemy. To ja będę, słuchajcie, muszę sobie być drogą. Papieżaki, Papieżaki, a Papieżaki to ja tu latam konsolikę. Dobrze. Grupa szósta to jest też PST nr 5 w Pionkach. Paweł Dni. Letnisko. Czy to jest szkoła? Oczywiście, że szkoła, nie podano mi. Publiczna Szkoła Podstawowa też. Z Jedni Letnisko. I to jest molenie książkowe. Dobrze przeczytałam? Gdzie są te molenie książkowe? Która to grupa? Czy jest wasza grupa wsparcia? Jest. Śmiało. Świetnie. Wiemy, która grupa jest która, gdzie mamy grupy wsparcia, już mi się tam wymieszaliście, dlatego musicie bardzo manifestować swoje wsparcie w życiu. A teraz tak, to chylę czoła przed nimi. Przewodnicząca jury, pani Agata Chmielewska. Pracownik miejski, pracownica miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach. Pani Barbara Arak, dyrektor publicznej Biblioteki Gminy Biblioteki w Jedni Letnisko. I
pan Jerzy Burga, kierownik warsztatów terapii zajęciowej. Pozwólcie, że będę na siedząco tutaj zadawać wam pytania. Kierujemy najpierw pytanie dla grupy pierwszej, czyli dla zespołu. Ciecierzyce. Ręka do góry, gdzie są ciecierzyce, żeby... Tam są ciecierzyce, żebyście Ania nie pomyliła. To jest B. Czytam dla was pytanie. I udzielacie odpowiedzi... Ile dajemy? 3 sekundy? Na odpowiedź? To tak. Zastanawiacie się, a grupa wsparcia liczy. Po przeczytaniu, dobrze? Liczymy. 3 sekundy. Więc B, tak? Środko, stokrotko. Czytamy. Tak, tak. W tej rundzie wiemy już, prawda, że należy podać autora i tytuł książki. Więc tak, autor urodził się w Poznaniu, był żołnierzem. Miał kłopoty z wydaniem tej książki. Liczymy. 121, 122, 123. Minął czas już. Już czas minął. Prosimy ciecierzycę o odpowiedź. Arkady Fiedler, dywizjon 303. Brawo. Żyli odnotowała. Słuchaj uważnie. Pisarz angielski, znany z twórczości o problematyce religijno-moralnej z analizą psychologiczną. Odliczamy. 121, 122. Już wiedzą, co wiedzą dobrze. Już wiedzą. Graham Greene, Monsignor Kiszon. Wsparcie, posłuchajcie, przepraszam was bardzo. Chciałbym tu zostać, bo to, co się tu dzieje, jest dla mnie czymś naprawdę fantastycznym. Wiecie, że problem ludzi dorosłych jest taki, że dzieci nie czytają, a to czytają SMS-y. I wy czytacie, to jest bardzo cenne i fantastyczne. I dziękuję organizatorom tego konkursu również, tej formuły, która tutaj jest. Ale trudno powiedzieć, jak pracuję. Dzisiaj jeszcze od uroczystości do uroczystości. Tam są swoje władze szeroki bez 35-lecie Parku Krajobrazowego. I muszę się tam po prostu pojawić. Ja bym chciał wam przekazać, że jestem po prostu razem ze wszystkimi dorosłymi waszymi rodzicami, pewnie też z was, po prostu dumny. Ja po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim, gdy byłem w Stanach, mój kuzyn w szkole swojej średniej chciał się dostać. To nie było kwestia tego, że chciał się zapisać. Była kwalifikacja, jak to się może dostać, do klubu debat i debaty i przemówienia, tak to się nazywało, speech and debate club. Więc była zaangażowana w to szkoła wyższa, prestiżowa i ona oceniała, który z uczniów tej szkoły może w tej szkole do klubu debat i przemówień zapisać. Tam był cały szereg książek, które trzeba było przygotować po to, żeby potem uczestniczyć w debatach, wyrażać swoje przemówienie. Samolot odebrał się od ziemi. Przyszedł tuż na tym drugi skandal. Rycerze białoruskiego szlachownicy. Tak. Bóg za nas. Tak, zgadza się. Thank you.
czwórka. Czwórka. Teraz uważam, że piątka, no ale nie wiem. Dobrze. Ale teraz musimy sprawdzić, czy czwórka udzieliła prawidłowego głosu. Jest na obserwacji. Lekarze podejrzewają wstrząśnienie mózgu. Nadal jest nieprzytomna, ale mówią, że z tego wyjdzie. Na pewno tak powiedzieli? A co z mamą? Możesz sobie wyobrazić. Na pewno tę noc spędzą w szpitalu. Mama nie chce iść do hotelu. Zadzwonił jutro o 10 rano. Co robi? Prawda? Bardziej sugestywne jest. Poczekajcie, kochani, jeszcze chwilkę. Słuchajcie. Więc umawiamy się tak. Przy każdej scence, bez względu na to, jeśli się już domyślacie, ze względu na scenę, na jaką tam, jako taką, przepraszam, scenografię, tak jak teraz, poczekajcie na jedno słowo. Jedno, jedyne słowo. Możecie już podnosić rękę, dobra? Zaczynamy. Chodźmy dalej. Tam chyba ktoś jest. No pewnie, chłopaki latają. Nie, stop, przepraszam, dwójeczka podobno, tak? Halinka, dwójka. Przecinki. Tak, co ta elegantka ma na sobie? Sukienkę. Chcesz? No chcesz? Chcę. Ale dziwna ta sukienka. A o której ty dziewczynce mówisz? Ona jest na Bosaka. No na Bosaka. Słuchaj, a może tu kręcą film? Coś dzika jak na aktorkę. A może ona już gra? A my wyszliśmy na plan. Tu nie ma nikogo. No nikogo. To nie aktorka. Dziękuję bardzo. Artystów będziemy przedstawiali na koniec. A Halinka, bardzo cię proszę, żebyś wbiła oczy w publiczność i obserwowała, kto pierwszy podniesie teraz łapkę przy kolejnej, trzeciej scence. Tak jest, panie łączniku. Krzesła wyrównane? Tak jest. Włosy? Tak jest. Jak widzicie ze sceny, prosimy o sygnał, bo ja tu nie widzę. Halinka albo Ania prosimy. Gramy dalej. Nie gramy dalej, bo nie wiemy teraz, kto drugi podniósł łapkę. Jutro drugi pluton, obecnie włosy do długości dwóch powiada. Stop. Czwórka. Idą odsłuchać po cichutku, czy są odpowiedzi prawidłowe. Artystów prosimy o chwileczkę cierpliwości, zaraz będziecie grać dalej. Sprawdzamy, czy odpowiedzi grupy czwartej i grupy szóstej są prawidłowe. Widzę, że chyba obie grupy są prawidłowe. No to zebrały trochę punktów. Świetnie. Czerwoni! 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 Nowy gatunek? Nowy! Obie grupy otrzymują po 5 punktów. I prosimy o odegranie scenki do końca. Do długości dwóch powiada 2 centymetrów. Tak jest, panie poruczniku. Pojutrze zaczniemy przeloty. Każdy z uczniów opracuje odpowiednią trasę i przedstawi mi jutro do południa. Tak jest, panie poruczniku.
123, 124, 125, 126, 127. Czwarte pytanie. Jak nazywała się ciotka Poliandy? 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Na przykład przed wojną był Marks Żydem ukrywający się w domu Lizem. Kim był przed wojną? Według niektórych był Żydem po wojnie. Kim innym? Ale to, no, to, są, to jest trema. I słuchajcie, kogo według czytam prawidłowe odpowiedzi. Według autora książki Rycerze Biało-Czerwonej Szachownicy wielkim Afrykańczykiem nazywano kapitana Stanisława Skarżyńskiego. Dywizją 303 wszedł do walki w ostatniej fazie walk, ale walczył trochę więcej dni niż byście pisali, 43 dni. Narratorem książki Markusa Zuzaka, złodziejka książek, była śmierć. Jak nazywała się ciotka Polianny? Tutaj chcę powiedzieć, że niektórzy napisali tylko Poli, więc daliśmy po 5 punktów. Ale nie nazywała się Poli osobno Anna, ani Poli Panna, tylko Poli Harrington. Z Grodem mieliście kłopoty. Jak nazywał się gród, do którego przeniósł się główny bohater książki, Bartek Tatarzy i Motorynka? To był po prostu Niborg. W jakim mieście rozgrywa się historia książki Pałac Północy? W Kalkucie. Co obiecał kupić ojciec Bartkowi, to chyba było łatwe, nie wiem, głównemu bohaterowi książki, Bartek, Tatarzy i Motorynka. Oczywiście obiecał Motorynkę. Jakim imieniem zwracał się monsignor Kichot do swego towarzysza podróży? No oczywiście, był to burmistrz, ale on do niego mówił Sancho ze względu na książkę o Don Kichocie. Kim przed wojną był Max, Żyd ukrywający się w domu Lizy? Gdybyście pamiętali, w tej książce było, że pewien Niemiec, on walczył z pewnym Niemcem, on był bokserem. Co Max, bohater książki, książę mgły, otrzymał od ojca w prezencie na urodziny? Odpowiedź zegarek, ale ktoś napisał świetnie wszystko, dosłownie o tym zegarku, co na nim było i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, która to grupa. Brawo, brawo, brawo. No i proszę Państwa, nie wiem, Pani Przewodnicząca przeczyta... Daję głos najbardziej aktywnemu jurorowi. Dobra, nie? Najbardziej chłącemu się do mikrofonu, jak wybitny jeden Pan powiedział, kto ma mikrofon, ten ma władzę. Spionek to był wybitny, wybitny w cudzysłowie. Proszę Państwa, zaczynają się przykre rzeczy. Grupa siódma ma ogółem 40 punktów. Grupa pierwsza ma punktów 47. Grupa szósta ma punktów 71. Możecie głośniej klaskać, naprawdę to było ciężkie, także czemu nie? I bardzo mi przykro, te grupy odpadają. Czyli grupa pierwsza, Ciecierzyce, grupa Molenie Książkowe i Power Time. Słuchajcie, ja naprawdę chciałbym docenić i nie wiem, tu Ania pewnie będzie mówiła, ale słuchajcie, to nie było takie łatwe i jestem mile zaskoczony, że tyle wiecie. No cóż, no nie wszystko się spamięta, nieraz jest po prostu trema. Wiem, że niektórzy się za szybko wyrwali, pomylili się. Chcę powiedzieć, że już na przyszły turniej podpowiedzieliście mi kolejny sposób trudności, czyli będą czytane książki dwa razy. Grupa druga, 83 punkty. Grupa piąta, 103 punkty. I grupa czwarta,
No brawo, byłyście super. Niech ktoś mówi, że kobiety są słabe. 134 punkty. Czyli jednak grupa wsparcia dużo znaczy, jak widzicie. Chcę powiedzieć również jeszcze, jeśli mogę, jeśli mi pozwoli Ania, że no, zrobiliśmy ładnie, wydaje mi się, te punktacje, bo na przykład grupa trzecia, no po pierwszych dwóch pytaniach nie było za ciekawych, prawda? Trzecia grupa, gdzie to wy? A proszę, można było na szczegółowych pójść do przodu. Także teraz walka na śmierć i życie między czterema grupami. Co podarował Polianie pan Pendleton?
kryształowe wisiorki, ale przyjęćmy biżuterię, przyjęćmy jakiekolwiek, co jest związane z szklane paciorki i tak dalej, i tak dalej. Jak nazywali się przybrani rodzice Lizel, to chyba większość odpowiedziała prawidłowo. Kto z grona pedagogicznego przyłapał tytułowego Bartka na wagarach? Prawidłowa odpowiedź była nauczycielka matematyki Sacharynka, ale Sacharynki nikt chyba nie napisał, więc się znali wszystkich tych, którzy napisali nauczycielka matematyki. No i ostatni książę by to oczywiście poznał na pierwszej rowerowej przejażdżce Rolanda i to wszyscy dobrze napisali, chyba wszyscy, prawda? Pani Agato, byście czytały? Które? Kogo poznał bohater książki Książę Mgły? Wszyscy dobrze napisali, prawda? Tak. No i teraz się zaczynają. Dajcie mi tę punktację. Dzięki. O. Wcale nie jest mi przyjemnie to czytać, ale trudno, takie jest życie. Proszę Państwa, 133 punkty po pozyczeniu tamtych punktów i tych obecnie osiągniętych osiągnęła grupa Rzekotki. Osiągnęła grupa Przecinki. 3, tak? To jest ten. No przykro mi. Ja myślałem, że nie odejdziecie. Coś było chyba kilka pytań nie tak. Bo z tego co wiem, mam 60 punktów, a 10 pytań było. Czyli na 4 pytania byłem zła odpowiedź. Grupa. Chcecie sprawdzić? Tak? Macie grupę czwartą? Oj, przepraszam, grupę trzecią. Odpowiedzi grupy trzeciej. Nie. Kto jest trzecią grupą? To co druga grupa chce tutaj? A, drugą. Nie, to wy macie dzielić. Zaprosić grupę zespół z Jedni Letnisko. O, już są. I panią opiekunkę również. Bardzo prosimy. Przykro nam bardzo, że no, ktoś musiał odpaść, naprawdę. Ja bym sobie życzyła, żeby wszyscy wygrali, ale no nie jest to możliwe. A oni mają takie połączenie do Jedni Dobrego i przykro nam, że nie zostaną do końca, ale chcemy im bardzo podziękować za udział. Proszę, brawa dla nich. To są takie nagrody pocieszenia dla wszystkich. Ale myślę, że zostaniecie do momentu, aż już trzeba będzie przyjść. Pytanie pierwsze. Jak miała na imię gospodyni księdza Quichotte z książki Monsignor Quichotte? 121, 122, 123, 124, 125. Stop. Pytanie numer 2. Kim przed wojną był kierownik mechanikum Wiewiórkiewicz z książki Dywizjon 303? 121, 122, 123, 124, 125. Stop. Pytanie numer 3. Kim był ojciec Polianny? 121, 122, 123, 124, 125. Pytanie numer 4. Jaki tytuł miała pierwsza skradziona przez Lizel książka? 121, 122, 123,
125. Zdodawanie, więc na razie wręczymy nagrody za udział. Bardzo proszę, Amelię Marczewską. Katarzynę Kwaśnik. Aleksandrę Czerwską. Tak powiedziałem. Wiktorię Kołodziej. Annę Sterczewską. Huberta Durskiego. Tylko jeden warunek. Macie to zjeść do niedzieli. Naprawdę, to jest serio, tak powiedział ofiarodawca. Czyli pan Warchoł z Marii. Można o fanfary za chwilę. Mam trochę do czerwonych żal, naprawdę. Moglibyście się trochę postarać, bo brakuje wam tylko jeden punkt do okrągłego 300.